około 0 stopni znajdujemy się dzisiaj w Myślęcinku i wspólnie z innymi klasami zjedziemy na czymkolwiek. Jest bardzo zimno, ale postaramy się rozgrzać atmosferę. Nogi mamy już mokre, ale zrobimy wszystko, aby ten dzień okazał się ciepły. Dziękuję, czekajcie na dalszy wiosnę. I czym dzisiaj się zajmujesz? No, sprawdzam, w jakim czasie przyjechali. Czyli sprawdzasz czasy naszych dzisiejszych uczestników? Czy dużo osób bierze udział w dzisiejszej rywalizacji? No, około 50. A jakie szkoły reprezentują dzisiejszy dzień? Piątka, samochodówka, siódemka, czwórka, mechanik, drzewna, budowlanka, szóstka, dziewiątka, elektryk, ósemka i katolik. Chcesz powiedzieć o dzisiejszym dniu? Co tutaj się znajduje? Co się odbędzie? Wspaniały, cudowny dzień, a mianowicie warunki rewelacyjne, typowo narciarskie. Odbędą się z 6 mistrzostwa naszej szkoły w narciarstwie zjazdowym, a 5 bydgoskie szkół ponadgimnazjalnych. Na pewno będzie świetna atmosfera, doskonała zabawa, rewelacja. Orientuję się, że dzisiaj odbywa się także zjazd na czymkolwiek. Tak. Czy przewiduje Pani jakieś niesamowite atrakcje? Orientuje się Pani co do maszyn, które dzisiaj zjadą? Trudno jest mi powiedzieć, jakie to będą atrakcje. Z tego, co widać, co przynoszą uczniowie, to będą to maszyny naprawdę cokolwiek. Aha, cokolwiek. Po prostu życzymy im, żeby dojechać tak, całej zawodowej. Dokładnie tak. Cześć, z której klasy jesteście i jakim pojazdem dzisiaj zjedziecie? Druga klasa. Zjedziemy kujonem. Kujonem, tam stoi. To jest pojazd na kujonu? Tak. Tak, zobacz. Aha, taki pojazd. Czy myślicie, że dojedziecie cało i zdrowo? Tak, oczywiście, że tak. Turyści zawsze dojeżdżają. Dobrze, a ile osobowa grupa zjedzie dzisiaj? Same dzieci. To się okaże. Nie no, mieszamy. Dobrze, dobrze. No to w takim razie życzę Wam wszystkim powodzenia, całej i szczęśliwej podróży. Dziękujemy. Dziękujemy się właśnie na mistrzostwach zjazdu, na czymkolwiek i na slalomie narciarskim. Obok mnie, po mojej prawej stronie, znajduje się pan profesor Rafał Szerokowski. Można powiedzieć, że jeden z głównych organizatorów dzisiejszego zjazdu oraz przewodnicząca samorządu oświęcimskiego Jagoda Szulc. Jako pierwszego obozu proszę pana profesora Rafała Szerokowskiego, aby powiedział nam, co dzisiaj się odbywa, jaka to jest okazja, czy wszyscy dojadą całą i zdrowo. Witam serdecznie, mamy dzisiaj 5 mistrzostwa Bydgoszczy w narciarstwie zjazdowym dla szkół ponadgimnazjalnych i 6 zabawę naszej szkoły, czyli ZTS nr 4. Atmosfera jest przepiękna, pogoda nam dopisała, mimo tego, że niektórzy sceptycy mówili, że będzie padać deszcz albo różne takie inne. Jest pięknie biało i w koło są bardzo ładni ludzie. Dziękuję. A czy uważa pan, tutaj zadam następne pytanie, czy uważa pan, że wszyscy dojadą cało i zdrowo? To jest gwarantowane w imprezie, w regulaminie jest, trzeba być zdrowym na końcu. Dziękuję bardzo. Dobrze, teraz ja muszę pędzić. Dobrze. Jagodo, czy wydaje Ci się, że to super okazja, aby spędzić ten czas tutaj w gronie szkolnym? Czy ludzie się w ten sposób jakoś organizują, spędzają miło czas? Co powiesz nam o tej okazji? Uważam, że jest to świetna okazja, ludzie mogą spędzić trochę świeżego czasu na świeżym powietrzu razem. Dobrze, Jagodo. Oprócz tego chciałabym Cię jeszcze zapytać, czy również zjedziesz, może slalomem albo na czymkolwiek jako reprezentacja klasowa? Nie zjeżdżam na czymkolwiek, nie mogę brać udziału, bo będę sędziować. A, czyli postępujesz fair play. Dziękuję Ci bardzo, Jagodo, życzę powodzenia i szerokiej drogi. Okej, a czyli zjeżdżasz dzisiaj slalomem, coś takiego, tak na czas? Tak, slalom na czas. Wydaje Ci się, że to super akcja, takie coś, zjeżdżanie i ogólnie taka rekreacja dla ludzi, spędzanie czasu na świeżym powietrzu? Tak, super akcja, bardzo mi się podoba. Trochę warunki nie dopisują, ale jest miła atmosfera. Dobrze, w takim razie życzę Ci powodzenia, szczęśliwej drogi i dojechania w całości. Dziękuję. Proszę, przedstawcie się po kolei i powiedzcie, z jakiej jesteś. Agnieszka. Emila. Z jakiej szkoły? 5 LO. Czy uważacie, że to fajna forma spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu? Czyli będziecie dzisiaj zjeżdżać z salonem tak, na czas? Tak. Wiem, chyba orientuję się o je dobrze, że damskie przedstawiennictwo tego konkursu jest trochę mniejsze niż męskie. Tak. No, czy czujecie presję? Trochę. Trochę jest presja, ale pokażecie chłopakom, na co was stać. Ja tym bardziej życzę Wam powodzenia i aby była szeroka droga, no i dziękuję. Jesteście całe i zdrowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Możecie pomachać ogólnie. I dziękuję Wam, super. Krzysiu, czy ja nie jestem fajny? On krwawi! Jestem fajny. To nie ulega żadnej wątpliwości, ale proszę o pytanie następne. W takim razie, czy uważa Pan, że wszyscy dojadą cało i zdrowo do mety? No, oczywiście, jak co roku. Jest najbezpieczniejsza impreza. Czuwa nad nią jak wielki żulas. Żulas, co nazywa? Żulas! Znaczy, Pan lubi już
konkursy na mistera piękności nie startuję, bo nie mam szans, ale w konkursie na zjeździe na czymkolwiek, jak zawsze, jak co roku. Aha, czy może pan nam zdradzić? Nie mogę, ponieważ jesteście konkurencją, a my w tym roku wygrywamy. Aha, no dobrze, w takim razie życzę panu szczęśliwego zajmowania. My również wam życzymy powodzenia, ale żebyście byli po nas. Ja bym dzisiaj na czymkolwiek, klasę drugą D. Dziękuję, przynajmniej z jakiejś szkoły. Bartek ze służby samochodowej. Okej, czy wasza reprezentacja dzisiaj jest liczna? Jest nas czterech i na razie czasu mamy na lepsze. Jest jakaś dziewczyna z wami? Nie. Czyli chcecie pokazać, że mężczyźni rządzą? No, teoretycznie. Teoretycznie, super odpowiedź, dziękuję. A ogólnie oprócz tego, czy uważasz, że to super impreza, tak zrzeszająca ludzi, świeże powietrze, te sprawy? Nie, myślę, że fajnie wszystko zorganizowane i... Dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia, szczęśliwego do jazdu. Dobra, dziękuję bardzo. Było nieźle, trochę tam bujało na początku, bo przy tych dwóch pokazaniach było dobrze. Aha, czyli myślicie, że wygracie? Dobrze, dziękuję wam bardzo. Życzę wygrać. Ej, powiedzcie, z jakiej jesteś szkoły? Krzysiek z 9 ELO. Ja też jestem z 9 ELO, jestem Jasiu. Też z 9 ELO, jestem Krystian. Dobrze, chłopcy, czy wydaje wam się, że dobrze zjechaliście? Bo zjechaliście już, tak? Mogło być lepiej. Mogło być lepiej, ale nie było źle. Czy konkurencja jest wysoka? Ciekawy nas czas kolejnego uczestnika. Czy pierwszy raz odwiedzacie tutaj Kraków? Przyjeżdżacie od nas od jakiegoś czasu? Nie, ja też. Ja też pierwszy raz. Rywalizacja już nie w takim razie życzę wam wygrany i miłego czasu. Pick it up like